Jakiś czas temu napisał do mnie pewien człowiek, mówiąc: Panie Andrzeju, jak pan zaprosi Boga na oddział onkologiczny pewnego szpitala, jak rozumiem, człowiek ten w tym szpitalu, na tym oddziale miał swoje dziecko. Ja rozumiem i chyba wszyscy to rozumiemy, że te słowa oznaczają, iż człowiek jest pełen rozpaczy, beznadziei, a może i złości. Może i nawet na Boga, w którego, jak z korespondencji wynika, za bardzo nie wierzy. I warto sobie zadać istotne pytanie. Czy Bóg kocha ten świat? Czy Bóg kocha ludzi? A jeśli tak, to jak kocha? Bo rzeczywiście zdarza się, iż ludzie pytają, a gdzie był Bóg, jak było święcim? A gdzie był Bóg, jak było takie czy inne trzęsienie ziemi, taki czy inny kataklizm? A gdzie był Bóg, kiedy moje dziecko umarło? Kiedy mój mąż zginął? Nieustannie padają takie pytania. No właśnie, gdzie był Bóg? Sięgnę do znanego wszystkim wersetu. Wersetu, który pochodzi z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. A jest oczywiście to werset 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli ktoś uważnie przeczyta ten werset, jeśli ktoś uważnie przyjrzy się treści tego fragmentu Słowa Bożego, to musi zauważyć, musi skonstatować, że oto ma do czynienia z największym wyznaniem miłości, jakie kiedykolwiek zapisano w dziejach świata. Pytanie, czy Bóg kocha świat, wobec takiego wyznania przestaje w ogóle mieć jakikolwiek sens. Czy Bóg kocha świat? Bóg, aby ten świat uratować, a kiedy mam na myśli świat, to oczywiście mam na myśli ludzi, którzy żyją na tym świecie. I tak oczywiście rozumie to Biblia. Zrobił coś, czego człowiek nie jest w stanie zrobić i w historii świata nigdy nie zrobił czegoś takiego. Żaden człowiek. Oddał swojego jedynego syna, swoje jedyne dziecko. Pozwolił, aby zostało ono przybite do krzyża. Zgodził się na to, żeby ten niewinny Boży Syn był opluwany, torturowany, pogardzany, wyśmiewany. Potraktowany jak złoczyńca, jak morderca, jak bandyta, żeby w niewyobrażalny sposób to jego dziecko cierpiało i w końcu umarło, składając za każdego, kto uwierzy, ofiarę, która jest zapłatą za każdy grzech tych, którzy uwierzą Jezusowi Chrystusowi. Jak można pytać, czy Bóg kocha świat? Czy Bóg posłał swojego Syna na ten świat po to, żeby zmarł za miłych, sprawiedliwych ludzi? Przecież wiemy, że nie. A czy my, żyjąc bez Boga, byliśmy miłymi, sprawiedliwymi, sympatycznymi ludźmi? Przecież byliśmy zwykłymi bandziorami, prostytutkami, cudzołożnikami, narkomanami, pijakami, prostakami, chamami, czasami wręcz bydlakami. Byliśmy ludźmi, którzy umiłowali grzech i wcale nie mieli zamiaru cokolwiek zmieniać w swoim życiu. Proszę, niech mi nikt nie tłumaczy, że w jakimś momencie swojego życia postanowił zmienić się, bo już mu nie odpowiadał
dawny sposób życia. To są bzdury. Nikt w taki sposób nie zmienia swojego życia. My kochamy grzech. Prawda jest taka, że łaska zawsze nas zaskakuje, że stajemy zdumieni wobec łaski, że słyszymy słowo, którego nigdy nie słyszeliśmy i nawet nie wiemy, jak to się dzieje, że ono wbija się jak strzała w nasze serce i nie możemy zapomnieć to, o czym słyszeliśmy. Prawdą również jest, że wielu ludzi, którzy nawrócili się, wcale nie chcieli się nawrócić. Ale nie mogli oprzeć się Bogu, który do nich przyszedł. Nie mogli zaprzeczyć prawdzie, nie mogli zaprzeczyć faktom. Bóg miłuje człowieka. No ale pozostaje cała ta seria pytań o Oświęcim, o śmierć mojej córki, o chorobę mojego dziecka i tak dalej. Co z tym zrobić? Jak na to odpowiedzieć? Można powiedzieć, że odpowiedź jest bardzo prosta, ale jest trudna do przyjęcia. Bo oto, kiedy Bóg miłuje człowieka, to On go miłuje na wieczność. Perspektywa Bożej miłości to perspektywa wieczności. Bóg czyni rzeczy, które mają nas uratować na wieki wieków. Bóg nie ma takiego pogotowia ratunkowego, które reaguje na każdą modlitwę tylko po to, żeby komuś ulżyć i zaspokoić czyjąś potrzebę, która niewątpliwie, przynajmniej z pozoru, zasługuje na wypełnienie. Co to zmieni, że człowiek, który choruje, zaczyna żyć teraz o pełni sił, a kiedy umiera, to idzie do piekła? Co to zmieniło w życiu tego człowieka? Nic. Nic. Obawiam się, że było jeszcze gorzej, ponieważ będąc sprawny, mógł niestety grzeszyć jeszcze więcej. Z punktu widzenia Pana Boga najważniejsze jest to, abyśmy zostali zbawieni na wieczność, uratowani dla wieczności. I w tym kierunku idzie Jego miłość przede wszystkim. On jest zainteresowany tym, żebym ja, żebyś ty, żebyśmy my wszyscy byli z Nim całą wieczność. I całą wieczność przeżywali Jego obecność, doświadczali Jego miłości. Jemu udzielali swojej miłości. Jeśli ktoś traktuje to jak bajkę, to po co pytał Boga? Po co pytał Boga? Albo wierzysz w Boga, który jest objawiony w Biblii, albo przestań pytać o Boga, bo tak naprawdę pytasz o jakiegoś bożka, który chcesz wykorzystać dla własnych interesów. To, co nam się może wydawać, i nawet nie wydawać, ale co dla nas jest tragedią, z punktu widzenia Pana Boga tragedią być nie musi. I z punktu widzenia dobra tych ludzi tragedią być nie musi. Trudno przyjąć takie słowa, no ale taka jest prawda. Czy nie lepiej, żeby dziecko umarło wtedy, kiedy jeszcze jest małe i nie zdążyło nagrzeszyć? Czy dla tego dziecka to jest lepsze rozwiązanie? Niewątpliwie tak. A czy dla rodziców jest lepsze? No chyba niewątpliwie nie. Nawet wierzący rodzice będą mieli z tym problem. A cóż dopiero niewierzący? Ale moi kochani, Bóg nie przejmuje się naszymi opiniami. Gdyby Bóg miał się przejmować opiniami człowieka, to nikt by nie został uratowany. Dlatego, że nasza perspektywa jest perspektywą na rok, dwa, co najwyżej na kilka czy kilkanaście lat. Ale nigdy nie jest perspektywą wieczności, bo takiej perspektywy nie mamy. Ona dopiero się pojawia wtedy, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy zaczynamy myśleć Bożymi myślami i rozumieć ten świat tak, jak Bóg go rozumie i widzi. A to daleko, daleko. Więcej od tego, czym żyje człowiek tutaj i teraz. Bóg powiedział bardzo wyraźnie, że On umiłował świat tak, że swojego Syna dał. Nie ma większej miłości.
Nikt nie odda swojego syna za pijaków, za bandytów, za cudzołożników, za złodziei, za brudasów, za bydlaków, za chamów, za prostytutki. No i długo tak jeszcze. A na końcu możemy dodać za ludzi typu Lenin, Stalin, Hitler. Bo w nich skumulowało się tak naprawdę całe zło tego świata. Ale za tych wszystkich ludzi Jezus Chrystus poniósł śmierć na krzyżu, aby ich uratować. Oczywiście rozumiemy i powinniśmy przynajmniej rozumieć, że śmierć Jezusa bez naszego oddzewu, bez naszej reakcji, bez naszej wiary nie ma dla nas żadnego znaczenia. Ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że śmierć Jezusa ratuje tylko tych ludzi, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Ale pozostałych nie ratuje. Dla pozostałych nie ma nadziei. Dla pozostałych nie ma żadnej, najmniejszej nawet nadziei. Niech nikt sobie nawet nie rości prawa do jakiejkolwiek nadziei, jeśli nie uwierzy Jezusowi Chrystusowi. Bo tak mówi Słowo Boże. Jeśli więc mam odpowiedzieć, czy miałbym odpowiedzieć temu człowiekowi, który mówi: niech Pan zaprosi Boga na ten oddział onkologiczny, to powiem tak. A zadaj sobie, przyjacielu, inne pytanie. A co by było, gdyby Bóg te wszystkie dzieci uzdrowił? No, zapewne odpowiedź zabrzmiałaby, no fantastycznie byłoby. Niekoniecznie. Niekoniecznie fantastycznie. Pomyślmy trochę nad tym, w jakiej jesteśmy sytuacji jako ludzie. Czy Bóg uczynił nam jakiekolwiek zło? Nie. A czy myśmy się zbuntowali przeciwko Bogu? Oczywiście, że tak. Postanowiliśmy żyć według własnych zasad, według własnych praw. I Bóg oczywiście mógł temu zapobiec, mógł zlikwidować rodzaj ludzki w ogóle. Ale tego nie zrobił. Ktoś powie, no ale czemu tego nie zrobił? Mógł to zrobić i byłby spokój. Mądry jesteś, ponieważ żyjesz. Ponieważ Bóg pozwolił ci żyć. Gdyby Bóg nie pozwolił ci żyć, to byś w ogóle nie podnosił swojego głosu i nie dyskutował w tak głupi sposób. Bóg po prostu pozwolił nam żyć jak chcemy, abyśmy się przekonali, czym jest życie bez Niego. Jaki jest świat, który sami sobie urządzimy. Nawet najgłupsi ludzie, kiedy rozejrzą się wokół siebie, zobaczą, że ten świat jest przeklęty. Że to nie jest normalne, co się dzieje na tym świecie. Zło jest tak skumulowane, jest tak bezczelne, tak chamskie już, że to oczywiście mówi nam wyraźnie o zbliżaniu się końca czasów, ale niemniej jest wynikiem naszego buntu, naszej złości, naszej niechęci do wykonywania woli Bożej. Dlatego Biblia mówi, jeżeli uwierzysz Jezusowi Chrystusowi, będziesz uratowany. Ale co oznacza, że ktoś wierzy Jezusowi Chrystusowi? Oznacza, że zmienia on swoje życie. I właśnie tutaj mamy pewien problem, że bardzo wielu ludzi chciałoby, żeby Bóg ingerował, żeby nie było chorób, żeby nie było wojen, żeby nie było nieszczęść, ale żeby ten sam Bóg nie wtrącał się do ludzkiego życia. Jeżeli nie wierzysz w Boga, to po co takie głupoty ci chodzą po głowie? Ale jeżeli wierzysz Bogu, to nie ośmielisz się Boga oskarżać. Bo nawet ktoś, kto jest przeciętnym czytelnikiem Biblii, szybko się orientuje, skąd bierze się zło. Dlaczego Boga ktokolwiek oskarża o zło? Czy Bóg zbudował obóz Oświęcimiu? Czy Bóg nakazał tym Niemcom, którzy tam służyli, mordować tych biednych ludzi w sposób bestialski? Nie, a przecież to wszystko się stało. A czemu się to stało? No stało się po prostu dlatego, że ludzie
chcą żyć według swoich pomysłów i tyle. Co ciekawe, czy ktoś słyszał o masowych nawróceniach, czy to katów, czy to ofiar w Oświęcimiu? Nie. Nie, bo ludzie chcą rozwiązywać problemy własnymi siłami, własnym rozumem. Dlaczego więc próbujemy mieszać Boga w świat, który sami sobie stworzyliśmy? Oczywiście wtedy, kiedy nam to odpowiada. Bo wtedy, kiedy nam to nie odpowiada, to niech się Bóg od nas trzyma jak najdalej. Nic od Niego nie chcemy i nie chcemy, żeby On czegokolwiek od nas chciał. Ale to tak nie działa. Przykro mi. To Bóg stworzył świat. Bóg stanowił prawa, które rządzą tym światem. I czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, to jest bez jakiegokolwiek znaczenia. Bóg zrobił wszystko, żeby nas uratować. Ludzie, którzy mu wierzą, mówią o tym świadectwa. Wśród tych, którzy uwierzyli Jezusowi, są i tacy, których Bóg uzdrawia, ale i tacy, których Bóg nie uzdrawia. Ja wszystkim chcę przypomnieć najprostszy przykład, najprostszą historię, którą warto sobie rozważyć i dobrze się zastanowić, zanim wylejemy żółć przeciwko Panu Bogu. Otóż w Jerozolimie była sadzawka Siloam i wokół niej leżało mnóstwo chorych. Pomijmy przyczynę, ona jest zapisana wyraźnie w Ewangelii Jana. I któregoś dnia przyszedł w to miejsce Jezus. Jezus, który uzdrawiał wielu ludzi. Czasami jest napisane, że wszystkich uzdrowił. On przyszedł pomiędzy tych ludzi. Wyobraźcie sobie, jaka nadzieja wstąpiła w tych ludzi. Ale Biblia mówi, że on przeszedł i podszedł do jednego człowieka. I tego jednego, jedynego człowieka zapytał, czy chcesz być zdrowy. A co zresztą ktoś powie? Jaka tu sprawiedliwość? Chcesz Boga oskarżać o niesprawiedliwość? No, to naprawdę jest bardzo odważna teza. I oczywiście możesz, ale trochę głupio wygląda. Tamten człowiek został uzdrowiony, a reszta? Nikt nie został uzdrowiony. I to jest fakt. Nie da się z tym faktem dyskutować. Można po prostu go tylko przyjąć. I można próbować go zrozumieć. Ale tak jest i dzisiaj. Naprawdę. Bóg jest Bogiem, który robi to, co chce. I czy się nam to podoba, czy nie, mamy do czynienia z Bogiem, który jest Bogiem, a nie bożkiem na posyłki. To jest prawdziwy, święty Bóg. On jest absolutnie suwerenny w swoich decyzjach. Jego miłość do człowieka jest bezdyskusyjna. Jego ofiarność jest bezdyskusyjna. Jego pragnienie, żeby uratować człowieka na całą wieczność, jest bezdyskusyjne. Jego pragnienie, aby wspierać człowieka wierzącego tutaj, na tym świecie, w jego życiu, jest bezdyskusyjne. Ale Bóg ma swoje plany. On nie wykonuje naszych planów. Czy Bóg może chcieć, aby ktoś nie został uzdrowiony? To bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Ale mamy przykłady nawet w Biblii, kiedy apostoł Paweł, chociażby do Tymoteusza, który chorował, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na nadkwasotę żołądkową, na roztrój żołądka. No miał po prostu nerwicę, która dawała takie, nie inne świadectwo o sobie. Dlaczego Paweł nie zalecił modlitw? Ale mówi, nie pij już tylko samej wody, ale użyj wina jako lekarstwa i dolewaj czasami trochę wina do tej wody. Tak, wino było lekarstwem i dzisiaj też jest lekarstwem. Oczywiście pite, używane jako lekarstwo, a nie jako napój rozweselający, żebyśmy się dobrze rozumieli. Pytanie, dlaczego? Tak, dlaczego
nie było tam uzdrowienia. No tak po prostu to wygląda. Apostoł Paweł dobrze rozeznał to, co należało zrobić. Czy Bóg nie kochał Tymoteusza? No przecież wiadomo, że to bzdura. Na pytanie, które brzmi, czy Bóg kogoś nie chce uzdrowić, nie umiem odpowiedzieć. Natomiast powiem wam tak. Kiedy spotykam takiego człowieka i kiedy widzę, że to jest człowiek, który wierzy Jezusowi Chrystusowi, i kiedy wszystkie biblijne warunki do tego, aby się modlić o Niego, są spełnione, to się modlę. I nie dyskutuję na ten temat z kimkolwiek, bo nie mam takiej potrzeby. Bo dyskusja niczego nigdy nie załatwi. Można naprawdę mieć różne zdanie. Ja wiem, że są ludzie zdeterminowani do tego, aby oni sami czy ich dzieci były zdrowe. Gotowi są wszystko zrobić. Ja uważam, że to jest błąd. Nie możesz wszystkiego zrobić. Nie wolno ci wszystkiego zrobić. Bo jeśli poważnie potraktujesz słowo wszystko, to nawet zaprzedanie diabłu swojej duszy też się mieści w tym. Zrób tyle, ile Biblia oczekuje, że zrobisz. A to wystarczy. To absolutnie wystarczy. Pamiętaj, cokolwiek myślisz o tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, Bóg miłuje człowieka i zrobił wszystko, aby człowiek był szczęśliwy przez całą wieczność. Nie oskarżaj Boga, bo nie masz do tego żadnego prawa. A jeśli chcesz doświadczyć Bożej obecności, to uwierz Jezusowi Chrystusowi. Amen.